witam serdecznie. W tym momencie to jest ostatni skin, jaki wam mogę rozdać, którego mam w ekwipunku aktualnie, bo wszystko wam wysłałem, więc będzie trzeba jakieś nowe skinki dla was wypłacić. Możecie pisać oczywiście propozycje, jakie skinki w tych odcinkowych giła, jakbyście chcieli zobaczyć. No ale oczywiście dzisiaj do wygrania ten piękny uspik. Jak chcesz go wygrać, zostaw suba z dzwoną, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście jako są pełnoletnim jesteś, użyj kodu Kroxy na Case Hugu. Wystarczy, że zaloguj się z link w opisie, bądź kliknij rzeczywiście magiczny zielony guziczek, no i dajmy na to, jakbyś chciał sobie doładować, no to wpisujesz tutaj oczywiście magiczny kodzik Kroxy przez 2x, 10% więcej. Do każdej wpłaty dwie skrzynki na start za free, no i oczywiście osoby, które skiny Kroxy wpłacają, no nie będę tutaj się chwalił, no ale no macie do wygrania skinki, tak? Koska, taka emeczka i USP za minimalną wpłatę 8 zł. No jest to najmniejsza suma, jaką możesz oczywiście wpłacić na Case Huga. Jak oczywiście chcesz się dołączyć do wspólnej zabawy, no to link w opisie i zapraszam tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Kroxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. A my zaczynamy. No zaczynamy jakąś bitewką, 24 koła. Powiem tak, no niestety evencik zniknął, tak? Jak możecie zobaczyć, no moja skrzynka przypadła. Nie wiem naprawdę, co ja będę teraz robił bez mojej ukochanej skrzynki, która tak często mi te M9 sypała. No ale no trzeba tu jakieś pocieszenie znaleźć, tak? Mamy skrzynkę za 2000 po ulepszeniu oczywiście, więc sobie zakręćmy jedną taką, no i mamy karambita, więc jest to proficik niczego sobie. Spróbujmy jeszcze raz, no niestety teraz 200 zł, weźmy sobie tryb normalny, zakręćmy jeszcze raz i zobaczmy, czy teraz tutaj coś lepszego będzie, czy znowu będzie ten glob, no to jest coś niesamowitego. No dobra, spróbujmy może 5 na raz, może to będzie przełamanie oczywiście takiego cyklu niepowodzeń. Zobaczmy, 5 skrzynek Golden Rose na trybie Joker, no jest M9, jest MK Fate, no to jest naprawdę mocny wjazd w tą skrzynkę. Spróbujmy jeszcze raz, no i zobaczmy, czy tutaj jest szansa, żeby jeszcze jedno otwarcie coś takiego mocnego sypnęło. Jest 5 koła, więc jest to niestety połowa mniej więcej na minus. Spróbujmy jeszcze raz, ostatni raz, ostatnią szansę ci daję, no i zobaczmy, no jest Butterfly, 17 tysięcy otwarcie, fantastyczne i myślę, że możemy przejść sobie na jakąś bitewkę, a jako iż dawno nie otwierałem skrzyneczki, no między innymi, czekajcie, tylko sobie tutaj załączę klasyczne skrzynki, dawno klasyków nie otwierałem, więc wjeżdżamy w Case Hoga, który jest aktualnie na promocji, 4 takie skrzynki, 9200, do tego wrzucamy 2 razy nitra, 13 tysięcy, no dorzućmy jeszcze jedną, żeby było 15, no i oczywiście tworzymy bitwę, dywany 2, bierzemy antyterror, no i oczywiście tutaj wjeżdżamy w tą bitwę, bot buła, bot force i bot poker, zobaczmy, 4 skrzynki Case Hog, 3 razy nitro, no i pierwsze otwarcie, no już tutaj chyba definiuje zwycięzcę, coś mi się wydaje, chociaż to jest Karambit Fate, to jest Karambit Fate, i do tego mój teammate Karambit Tiger tu, więc naprawdę bardzo ładne odkucie, 24 tysiące, no to jest deklasacja w tym momencie. No i zobacz, zdążyłem powiedzieć, że no wydaje mi się, że tutaj już wygranego znamy. No a tutaj naprawdę niesamowity comeback się załączył. No i po co ja to mówię, stary? Po co ja to mówię, no? Ja tylko zapeszam? Ja sabotuję się, stary. No przysięgam, sabotuję swój własny film. No cóż, no po 40 koła. Po 40 koła. Czy ty sobie wyobrażasz? No sobie nie wyobrażam, żeby tak ten odcinek skończyć. Dlatego 11 tysięcy, tak? 11 tysięcy. W razie co mam jeszcze za level nagrody, który oczywiście możemy wbijać sobie grając na stronie. Więc spoko opcja. Nagrody sobie odbierać, bo również skrzynki co 24 godziny możemy sobie kręcić za free. Więc też spoko opcja. Wjeżdżamy teraz w Jokery. Coś się lekko tutaj zawiodłem, tak, na tamtych skrzynkach, więc wjedziemy sobie w Tiger Knives i wjedziemy sobie w 4 takie skrzynki, 9 koła, bitwa klasycznie 2 na 2 i jak zwykle wjeżdżamy w antyterror, nie wiem, czy choć raz wbiłem w terror świadomie, nie mam pojęcia, ale no klasycznie wjeżdżamy w CT, no i powiem tak, no naprawdę, no chujówka mocno, tak, co tu sobie powiedzieć, M9 teraz dla nas, 5 koła, no ale to jest dalej stratą, tak z 5 tysięcy i no naprawdę, no musielibyśmy nadrobić jakimś butterflyem, o ile to w ogóle jest do trafienia, no ale no niestety to jest kolejna bitwa na dziurę i ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co mogę zrobić, ale poczekaj, bo mam 11 skrzynek, to ja oczywiście daily, więc sobie zakręcę jedną taką, 111 level, no tu skiny są potężne, no najtańszy skin stary, to są te Shadow Dagery, które no teraz dostaję, no ale to jest dalej skin za darmo, który możemy co 24 godziny sobie odbierać, no i również cashback możemy nabijać grając na stronie. Co, przepraszam? 35 koła mogę... No ten cashback sowity, powiem tak, no ale no nie chcę go dzisiaj odbierać, ale odbiorę sobie, no może nie wszystkie nagrody za poziom, ale tak może jedną, 111 level sobie odbiorę,
9 koła stary, to są takie już wysokie levele, że te sumy no naprawdę są popierdzielone. No ale 11 koła mamy, tak? No ja to sobie lubię skrzynką przekręcić, nie będę mówił, że nie. No i zobaczmy, wejdźmy w tą ostateczną bitwę, tylko no właśnie, wejdźmy w te klasyki i sobie coś tutaj wrzućmy. No na przykład Snurtiego Z2 na promocję, to trzeba korzystać. Counter Snurt też Z2, tego Golden Dragon, niech będzie ten Case Hawk. I tak naprawdę możemy jeszcze sobie In Love dorzucić, więc zobaczmy. Taka bitwa, no jest to bitwa, no ale in, tak? No co tu, że tak powiem, że mam mówić, no. Jeżeli wygramy, no to powiem tak, no jest potencjał, żeby tutaj ładnie wrócić, no ale trzeba tą bitwę wygrać, tak? Najdroższa skrzynka, przedostatnia skrzynka Case Hawk, teraz skrzynki za 1700, więc to też jest bardzo ważne otwarcie, no ale niestety pusto. Skrzynki po tysiaczku teraz, skeleton, no i przeciwników, no zostajemy znowu na dziurę. Z 5000 straty, no i znowu będziemy musieli się mocno wysilić, żeby do tej bitwy wrócić. 2000 teraz skrzynka, to jest hydroponika, 2500. No powiem tak, 3 koła straty, 300 do nadrobienia, no jest jak najbardziej, nas się Love musi teraz mocno rzucić, ale no niestety, no tego mocnego zrzutu nie będzie, no i no powiem tak, no naprawdę tragedia, no powiem tak, no mógłbym odebrać sobie te, że tak powiem, te wszystkie daily, te nagrody i tak dalej, no ale jak dzisiaj nie idzie, no to pamiętajcie, że najważniejsze to jest wiedzieć, kiedy przestać, tak? Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, hasło konkursowe, stary. A piszcie, czy wolisz otwierać skrzynki na normalnym trybie, czy na trybie Joker.